Wielka góra bólu, wzgórze cierpień, a w nagrodę wspaniała lekkość bytu. Tak można streścić to, co za chwilę się rozpocznie. Ruszy pierwsza Justyna Kowalczyk, a 11,5 sekundy po niej Marit Bjergen. Myślę, że to długo nie potrwa, długo nie będą biegły oddzielnie, razem za chwilę i potem zaczną wspinać się na górę. Teresa Jochałk jako trzecia wystartuje z tego peletonu zawodniczek, ale prawie 5 minut, dokładnie 4 minuty 49,1 sekundy za tymi dwoma. Potem następne Charlotte Kalla, Krista Lachtenmakli, Marte Christoffersen i tak dalej, kolejne zawodniczki. Ale myślę, że tutaj dzisiaj będzie walka między tymi wielkimi dwoma biegaczkami, największymi biegaczkami świata od wielu już sezonów. I już ruszyła Justyna Kowalczyk. 11,5 sekundy po niej startuje Marit Bjergen. To już za chwilę i już. Czyli właściwie moment. Polka na horyzoncie, ale w zasięgu wzroku Norweżki. I teraz Beniu, czy od razu będzie się starała dogonić Justynę Bjergen i będą razem się wspinały, chyba tak to będzie. Podejrzewam, że tak to będzie właśnie wyglądało. Justyna zresztą chciałabym, żeby ona nie prowadziła tego biegu i nie szarpała się na tej prostej. Niech jeszcze troszeczkę odpocznie przed tym podbiegiem i ruszy tak w połowie podbiegu. 9 kilometrów wspinaczki, to jest trasa, którą się zjeżdża w dół, trasa alpejska. Na razie to nie jest największy podbieg, ta końcówka, 3 kilometry, 600 metrów, tam się dopiero będzie to wszystko chyba rozstrzygało. 28% nachylenia stoku. Na tym ostatnim odcinku dokładnie 3650 metrów będzie liczył ten finiszowy odcinek. Około 20 minut zabierze ta końcówka. Na razie Justyna ruszyła swoim tempem, Marit swoim tempem. No i jeszcze nie wystartowała Teresa Jochałk. Za Jochałk 2 minuty Charlotte Kalla. Jochałk 4:49,1 dokładnie. Za tymi dwoma potem Kalla 6 minut 2 i 8 i już... Kolejno szybko następne zawodniczki Lachtenmaki, Christoffersen, Zeller, Randall, ale one będą się już tylko ścigały między sobą, podobnie jak dwie liderki, Justyna Kowalczyk i Marit Bjergen. Marit tutaj nadrobiła tylko 2 sekundy, także stara się biec za Justyną. Też nie chce jej dogonić i wyprzedzić i prowadzić, także tutaj wygra na pewno osoba, która będzie... To jedno to silniejsza, a druga to rozplanuje sobie ten start lepiej. Justyna na razie biegnie własnym tempem i Bjergen nie szarpie. To są jeszcze reminiscencje sprzed startu. Widzimy, bardzo skoncentrowana jest Marit. To jest na pewno... duży i wyczerpujący bieg, także to, czy wygra, czy nie wygra, to jest jeszcze nie wszystko. Najważniejsze, czy da radę dobiec do mety. Obie mają po 4 zwycięstwa w tegorocznym Tour de Ski. Przełamała Justyna Kowalczyk w ostatnim biegu Marit Bjergen, już właśnie w Val di Fiemme w tym biegu na 10 km. Techniką klasyczną walczyły obie do samego końca. Bjergen po prostu nie wytrzymała. No to jest ważne z psychologicznego punktu widzenia przed tym twardym pojedynkiem o tę górę. Nie wiem, dlaczego realizator pokazuje nam teraz zdjęcia sprzed startu. One są bardzo dobre, ale ciekawi nas walka bezpośrednia. Marit Bjergen, Justyny Kowalczyk, jeszcze chyba nie wystartowała Teresy Jochałk. To jest prawie 5 minut po tych dwóch, a zatem walka za plecami dwóch liderek będzie trwała między pozostałymi zawodniczkami. Zobaczymy, czy Teresa Jochałk wytrzyma. Ona w tym Tour de Ski szalała kilkakrotnie, biegała na granicy wyczerpania, ale zdecydowanie od ostatnich dwóch etapów nie wytrzymała już tej rywalizacji. Bjergen zbliża się do Justyny Kowalczyk. Justyna specjalnie nie
szarpie tego tempa, zresztą nie ma powodu, 1,5 kilometra za nimi. Przed nimi jeszcze kawał drogi, no i ta końcówka, 3600 metrów z dużym nachyleniem stoku i tam rozstrzygnie się zapewne ten pojedynek. Na razie bardzo, bardzo spokojny bieg Justyny. I czeka na to, co zrobi Marit. Bardzo rozsądnie. Tutaj nie ma co eksploatować sił, nie ma co specjalnie szarpać. To i tak będzie się rozstrzygało, myślę, na tych, w ciągu tych 20 ostatnich minut, na tych 3 kilometrach, 3,5 kilometra przed metą. I za chwilę rusza Teresa Jochał, potem minuta przerwy, nawet więcej, Charlotte Kalla, Krista Lahtenmaki, Marte Kristoffersen, kolejne Norweżki, Zeller, Randall. I tam ta grupa może się spotkać, mogą biegać razem na tę górę. Ona jest najbardziej predestynowana do takich wyścigów, na te wysokie, strome ściany. Mówię o Teresie Jochał, ale ta strata jej jest ogromna. Prawie 5 minut, 4,49,1 to jest nie do odrobienia. Podejrzewam, że Teresa dzisiaj znowu pobiegnie sama, bo z tyłu jest około minuty 10. Wiemy, że Kalla nie za bardzo się czuje tutaj na tym Tour de Ski, także też jest to duży dystans do Teresy, a Teresa jednak potrafi biegać pod górę. Także dzisiaj samotny wyścig Teresy. Wszystkie były przeziębione po pierwszej części sezonu. Również Justyna Kowalczyk miała kłopoty. Do ostatniej chwili wahała się Charlotte Kalla, czy w ogóle wystartować, bo ona też miała jakąś infekcję. No ale zdecydowała się i właściwie jest coraz lepsza pod koniec, z tym, że ta strata jest ogromna. 6 minut, ponad 6 minut do tych najważniejszych rywalek, minuta do Jochał, która jak kozica wspina się po tych górach, no to nie będzie proste zadanie. I teraz kolejno ruszają zawodniczki, jedna po drugiej, z numerem 5 właśnie Krista Lahtenmaki. Bardzo nam imponowała wczoraj, w kilku biegach zresztą, to jest młodziutka, 21-letnia Finka, ta z tej nowej generacji fińskich biegaczy, których sporo się pokazało w tegorocznym Pucharze Świata. Kristoffersen po niej. Potem Katrin Zeller, potem Kicken Randall, która znakomicie sobie radziła, zwłaszcza na początku sezonu. No i zwłaszcza w pojedynkach sprinterskich, chociaż z różnymi efektami. Miała też wpadki, przewracała się, nie kończyła, traciła to, co zyskiwała w poprzednich biegach w finale. Przy tym, że ma dobry naprawdę sezon w tym roku, chyba jeden z lepszych, to ma jeszcze pecha na tych sprintach. Już, tak jak mówiłeś, dwa razy upadła, to jest niestety strata 100 punktów. Początek tego sezonu był nie najlepszy. Kolejna zawodniczka Jakobsen, mistrzyni świata w sprincie z 2007 roku. Tam wtedy ona wygrała Petra Majdic, która już dzisiaj nie biega, była za nią. Justyna Kowalczyk, ja pamiętam, rozpoczęła ten sezon z takiego dużego treningu, z dużej objętości treningu. No i na początku przegrywała, robiła szereg błędów. Marit Bjergen weszła w tę rywalizację tegoroczną naostrzona jak brzytwa. Również jej koleżanki Jochał, między innymi Skofterud, który tutaj nie ma z powodu choroby, też odnosiły wiele sukcesów w tych pierwszych startach. I potem przełamanie nastąpiło w Rogla na Słowenii. Tam po raz pierwszy Justyna Kowalczyk pokazała, że może wygrywać. I na turze od samego początku to już była zupełnie inna Justyna Kowalczyk niż na początku sezonu. Inna też była już Marit Bjergen. To znaczy dystans między nimi się zdecydowanie skrócił. No i tak to będzie trwało aż do tego szczytu. Teresa jest właśnie na tym nawrocie, gdzie ostatnio widzieliśmy Marit z Justyną. Realizator nam nie pokazuje na razie. Są dziewczyny. Patrzmy, no oczywiście biegną dwie. Teraz Marit prowadzi, Justyna
za nią. Tam będzie, tu będzie walka, myślę, że na tych ostatnich 3 kilometrach i 600 metrach, czyli 20 minut. To będzie najgorętsze 20 minut w tej edycji Kurdeski. Pogoda dzisiaj jest rewelacyjna, taka festiwalowa naprawdę. Pięknie, plażowa, pięknie przygotowane trasy. Justyna mówiła, że tępy, troszeczkę śnieg, ale są też smary na tępy śnieg, także na pewno im posmarowali bardzo dobrze. No i zobaczymy. Wczoraj fantastyczny bieg Justyny Kowalczyk na 10 km techniką klasyczną. No i kilka prób ataków takich na pełen gaz Maryt Biergen, żeby przełamać Justynę, żeby wygrać, jednak nie dała. W tej bezpośredniej walce 1-1 Justyna Kowalczyk zdecydowanie pokazała, że jest lepsza. To ma oczywiście znaczenie, bo to jest gdzieś z tyłu głowy zapisane. Gdyby Maryt Biergen nie podejmowała prób walki z Justyną wczoraj o to zwycięstwo, byłoby zupełnie inaczej, a tak to troszeczkę sama sobie szkody narobiła, no ale to już jest jej zmartwienie. My teraz patrzmy, jak będzie ten